Najtańsze gry znajdziecie na eneba.com. Link w opisie. Siema, ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku, w którym pokażę wam ukryte misje z Wiedźmina 3. Byliśmy na Skellige, w Tucson, w Velen, w Białym Sadzie, a nawet w samym Kaer Morhen. Myślałem zatem, że pokazałem wam już wszystkie misje, jakie możemy znaleźć w Wiedźminie 3, ale znowu okazało się to nieprawdą. Bo dzisiaj pokażę wam nie 3, jak w każdym poprzednim odcinku, a aż 5 ukrytych misji z Wiedźmina 3, jakie możemy znaleźć w Nowigradzie. I nie będą to misje, na które natknął się każdy. Ale jeszcze przed tym musimy pogadać o najnowszych grach, które możesz dostać za prawie darmo. Musimy, bo nie chcę, by portfel widza cierpiał. A na stronie eneba.com na najnowszych grach możesz zaoszczędzić parę złotych. Zazwyczaj trochę więcej niż parę złotych. Znajdziesz tam najnowsze gry w przedsprzedaży, ale też klasyki takie jak Red Dead Redemption, Minecraft czy GTA 5. A większość tych gier po naprawdę niskich cenach. Całą dostępną ofertę możesz zobaczyć klikając link w opisie. To był oczywiście fragment sponsorowany, ale eneba.com górą. A my bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. A zaczniemy sobie od misji Serdeczne Przywitanie. Misja Serdeczne Przywitanie aktywuje nam się w tym oto miejscu i znajduje się ona zaraz koło misji Obcy w Nocy, którą pokazywałem wam w którymś z poprzednich odcinków. Link w prawym górnym rogu. O której nieomarzenie nagrałem dzisiaj znowu odcinka. Zapomniałem o tej misji, nie dość, że ją dzisiaj nagrałem drugi raz, to jeszcze napisałem do niej scenariusz. Misja Obcy w Nocy miała nam dzisiaj pięknie zacząć odcinek. Oprócz tego, że misja Serdeczne Przywitanie znajduje się zaraz koło misji Obcy w Nocy, to próżno jest tam szukać jakichś innych atrakcji w tamtym miejscu. Najbliższe miejsca, do których potencjalnie moglibyśmy się jeszcze udać, to kupiec z kartą do Gwinta, ale jest on nie za bardzo po drodze, no i rezydencja Wegebudów, ale ta znajduje się całkiem daleko, no i też nie za bardzo jest po drodze. Mam nadzieję, że przedstawiona aktualnie reakcja na ekranie to wasza reakcja i że ominęliście tą świetną misję w Wiedźminie 3, bo jeżeli to jest wasza reakcja, no to mam problem. Misja, tak jak mówiłem, nazywa się Serdeczne Przywitanie. Jednak kiedy przybędziemy na miejsce, będziemy mogli usłyszeć, że przywitanie wcale nie jest takie serdeczne. Wolniej, podcast. Mam rozkaz zawracać takich jak wy. My już nie mamy dokąd wracać. Tam krew i pożoga, tam śmierć. Rozkaz to rozkaz, zawracajcie. Jeszcze jeden? Ty też wracaj do siebie. Panie, ulituj się nad nami. My nie mamy dokąd wracać. Dla nas tylko Nowigrad albo śmierć. Mam was dosyć. Wynocha stąd, bo każę wziąć was na miecze. Po krótkiej rozmowie ze strażnikami będziemy mieli do wyboru dwie opcje dialogowe. Wpierw skupmy się na drugiej, ponieważ misja praktycznie od razu się nam po niej zakończy. Rób co chcesz, nie będę się mieszał do tego. Panie! Dosyć tego! Zabierajcie się stąd! No już! I właściwie tyle. Misja nam się zakończy. Ale oczywiście podczas tamtej rozmowy możemy wybrać też pierwszą opcję dialogową. Wyglądają na zdesperowanych. Przepuść ich, co ci szkodzi? No skurwa mać! Ile razy będę powtarzać, że mam rozkaz zawracać każdego, kto nie okaże glejtu? I po krótkiej rozmowie znowu staniemy przed różnymi opcjami do wyboru. Tylko tym razem opcje będą cztery. Czwarta opcja dialogowa zakończy się dla nich tak samo jak wcześniej, to znaczy nie zostaną oni przepuszczeni. Pierwsza, druga i trzecia dla uchodźców będzie oznaczać szczęśliwe zakończenie. Jeżeli wybierzemy trzecią opcję dialogową, Geralt powie coś takiego. Przepuść ich, bo się pogniewam. A co to? Grozisz mi? O nie! Tak nie będziemy rozmawiać! To koniec! Brać go! A my rozpoczniemy bitwę z redańskimi żołnierzami. Po pokonaniu ich odpali nam się jeszcze krótka cutscenka. Dziękujemy. Nie mieliśmy gdzie wracać, a w Nowigradzie czeka na nas nowe życie. Unikajcie dróg, bo znowu wpadniecie na patrol. Drugi raz nie damy się złapać. Będziemy ostrożni jak zając pod miedzą. Ale wyście są ulepieni z innej gliny niż my. Jak ten bohater pochowany w grobowcu pod krzywuchowymi wzgórzami. Jego grobowiec znajduje się w jaskini we wzgórzu, u podnóża którego leży wieś Sztygary. Ludzie powiadają, że skarbów tam co nie miara, więc pewnie znajdziecie coś dla siebie. I właściwie tyle, misja nam się zakończy. Podczas rozmowy z Redańczykami możemy też wybrać drugą opcję dialogową. Nie tylko wtedy redańscy żołnierze przeżyją, ale też uchodźcy zostaną wpuszczeni do Nowigradu. Przepuść tych ludzi. Tak jest! I możemy wybrać też pierwszą opcję dialogową. Rozmowa wtedy potoczy się tak.
Król jest daleko, a żołd macie mały. Na pewno jakoś się dogadamy. Znaczy się, chcecie wykupić jednorazową przepustkę? Właśnie tak. A, to zupełnie inna rozmowa. Droga wolna! I właściwie tyle. Misja nam się wtedy zakończy. Ciekawe jest też to, na czym oni w ogóle przybyli do tego Nowigradu, bo wcale nie przybyli tutaj na piechotę. Jeżeli rozejrzymy się trochę, będziemy mogli zobaczyć, że przybyli oni na takich prowizorycznych łodziach. Wydaje mi się, że transport może nie spełniać tutaj zasad BHP i to mówiąc lekko. Tak szczerze mówiąc, to było w niebezpieczne. Już nie mówię o tym, że przecież oni w trakcie podróży mogli natknąć się na huragan, a ten prowizoryczny dom na 100% by tego nie przetrwał, ale też o tym, że przecież w wodach w Wiedźminie grasują naprawdę przerażające potwory, czekające tylko właśnie na takich ludzi w takich łodziach. Myślę, że zasłużyli oni na to, żeby ich wpuścić. Jeżeli przetrwali to, no to myślę, że będą całkiem dobrymi obywatelami Nowigradu. Lecimy dalej. Czas na drugą misję, która właściwie jak te wszystkie questy dzisiaj nie ma nazwy. Jak googlowałem tą misję, to wpisałem ludzie krzyczą na elfów w Nowigradzie i wyskoczyła mi nazwa rasiści z Nowigradu, więc będziemy się jej trzymać. Misja druga, rasiści z Nowigradu. Czego się oglądałeś za moją walką? Co? Długo uchu jebany. Zostaw, nawet na nią nie spojrzałem. Czyli co, że niby brzydka jest? Jak ja ci zaraz? Dzień jak co dzień. Jak wiemy, Nowigrad to nie jest zbyt gościnne miasto dla każdego, kto jest choć trochę inny. I przykład tego będziemy mogli znaleźć właśnie w tym queście. Misja ta jest bardzo krótka, zresztą tak samo jak poprzednia i wszystkie, które wam dzisiaj pokażę. I mam wrażenie, że potwornie łatwo ją przegapić, bo jeżeli przyjdziemy w nieodpowiednim czasie, a mam wrażenie, że okno czasowe na aktywację tej misji jest naprawdę wąskie, to nigdy nie usłyszymy tego, jak ludzie wyzywają jakichś elfów i nie będziemy mogli wejść z nimi w interakcję. A ponadto, tą misję strasznie łatwo zgubić. To znaczy, jeżeli przypadkiem gdzieś biegnąc, aktywujemy ten wykrzyk, a tego nie zauważymy, to właściwie już nie będziemy mogli tam wrócić, a misja nam przepadnie. I co najwyżej możemy ją przejść następnym razem, kiedy będziemy przechodzić Wiedźmina 3, albo możemy ją przejść oglądając odcinek o ukrytych misjach na kanale Czechu Gry. To ten kanał jak coś. Zostaw suba. Możecie powiedzieć: Czechu, no chyba wiem, na jakim kanale oglądam materiał, prawda? No może prawda, ale byście się zdziwili czasem, jacy ludzie to oglądają. Kiedyś powiedziałem na shortcie takie słowa: oto ukryta misja w Wiedźminie 3, o której mogłeś nie słyszeć. No chyba, że oglądałeś film o ukrytych misjach w Kermore. I w komentarzu ktoś napisał, że dobrze, że przynajmniej przyznaje się do tego, że kradnę content. Więc powtarzam, to moja seria. Ja jestem Czechu. No, to jak już wiecie, kim jestem, przejdźmy do misji. Już wystarczy, zostawcie go. O, a to co? Miłośnik nieludzi się znalazł? Jak praktycznie w każdej dzisiejszej przedstawionej misji, po krótkiej rozmowie staniemy przed wyborem. Po tym, co usłyszeliśmy, raczej nikt normalny nie stwierdził w tym momencie: ach, to nie moja sprawa. A szkoda, bo tutaj opcja odejścia jest w teorii najlepsza, bo kiedy to zrobimy, zobaczyć będziemy mogli, że oprócz wyzwisk, nic więcej tym elfom się nie stanie. Nieważne, to nie moja sprawa. I dobrze. Panowie, zbieramy się! Te śmierdzące elfy już chyba zrozumiały, że nie są tu mile widziane. A kto wie, może i teraz za każdym razem, kiedy ludzie będą chcieli się zachować rasistowsko, będą mieli w głowie, że ktoś może zareagować, a to w sumie nawet czasem i istotniejsze, niż po prostu pozbycie się takiego plugastwa ze świata. Bo to właśnie zrobimy, jeżeli wybierzemy opcję pierwszą. Nie lubię się powtarzać. Dajcie mu spokój, albo będę zły. Ej, chłopaki! Ktoś się tu prosi o guza! Pokażmy mu, co się robi w Nowigradzie z tymi, co sprzyjają odmieńcom. Chyba domyślacie się, jak taka walka z Wiedźminem dla zwykłych ludzi się zakończy. Podpowiedź tak jak zawsze. Dziękuję, Vatgern. Gdyby nie ty, obcięliby mi uszy jak Falarowie, albo gorzej. Na waszym miejscu wyjechałbym z Nowigradu. No proszę, tobie też przeszkadzają nieludzie. Mnie nie, za to wiecznemu ogniowi już tak. Na razie mają inne kozło ofiarne do palenia, ale potem przyjdą i po was. Nie wierzę, tak daleko się nie posuną. Byłem w Rivii w 1268 w czasie pogromu. Wiem, co mówię. Uważajcie na siebie.
To znaczy, co mamy zrobić? Nie wychodzić z domu, zejść z chodnika jak człowiek idzie? Bywajcie. I właściwie tyle. Misja rasiści z Nowigradu nam się zakończy. Jednak w grze Wiedźmin 3 mamy jeszcze jednych rasistów, których możemy spotkać. Tą misję jest dużo ciężej przeoczyć, a przynajmniej mi się to nie za bardzo zdarzało, bo wykrzyknik aktywuje nam się zaraz po przejechaniu praktycznie głównej bramy w Nowigradzie, czyli po przekroczeniu bramy portowej. Kiedy wjedziemy do Nowigradu, usłyszeć będziemy mogli taką rozmowę. Co się po ulicach plączesz, co? Ludzi uczciwych do myśli nieczystych prowokujesz? Ej ty, no, widziałeś jakieś cielęcinki? Tak, zatruć pewnie. W przeciwieństwie do poprzednich rasistów, dużo łatwiej jest tą misję aktywować, jednak dużo trudniej dostrzec ze względu na wszechobecny chaos przy tej bramie. A jeżeli oddalimy się chociaż kawałek i nie zauważyliśmy, że aktywował nam się tam wykrzyknik, dosłownie po kilkunastu sekundach on po prostu znika. Tak samo znika, jeżeli popchniemy któregoś z uczestników rozmowy, co nie jest takie ciężkie, bo mamy tam naprawdę mnóstwo ludzi, a my po prostu chcemy iść do przodu. A ponadto musimy podejść faktycznie do któregoś z tych ludzi albo do elfki i kliknąć przycisk akcji, by aktywować tą misję. Więc może faktycznie turbo łatwiej jest odpalić tą scenkę, ale też turbo łatwo jest ją po prostu pominąć. Jeżeli jednak ją zauważyliśmy, tak jak ja, i podejdziemy klikając tam przycisk interakcji, dołączymy do tej całej rozmowy. Ta dama ma chyba dość waszego towarzystwa. Dama? Jaka dama? Nie widzisz jej uchów? Toć to elfka, a elfy wiadomo, zawsze coś knują. Nic nie knuję, przysięgam, idę tylko po wodę. A w co ją nabierzesz? Gdzie masz wiadro, he? Czemu nie powiesz prawdy? Jak to czemu? Bo to nie ludź, a one kłamstwo we krwi mają. Niech cię nie zwiedzie jej gładka buźka, Wiedźminie. Z wierzchu elfy są piękne jak obrazek, a w środku plugastwo najgorsze. Tfu! Tak samo jak wcześniej w poprzednich misjach, tak samo tutaj. Właściwie lepiej wyjdzie, jeżeli nie będziemy się tutaj mieszać. Bo właściwie mieszczanie i tak puszczą elfkę i teraz właśnie pokażę wam ten wariant. To nie moja sprawa. Dogadajcie się sami. W życiu to trzeba ryzykować, a nie się kurwa jebać. Po mojemu to straż ognia oddać ją trzeba. Proszę, wiecie co oni ze mną uczynią. Coś jebnie tam pierdolę. Będzie, idź. Ale żebym cię tu więcej nie oglądał, elfia sucho. Tak jak już mówiłem, mieszczanie, jak widzicie, puścili elfkę i ostatecznie wcale nie wyszło tak najgorzej. Natomiast jeżeli wybierzemy opcję pierwszą, cała ta rozmowa potoczy się tak. Zostawcie ją. A jakim prawem chcesz nam rozkazy dawać, co? Chodź, Radko, bo dla Wiedźmina zabić to jak okiem mrugnąć. Możesz odetchnąć, już po wszystkim. Po wszystkim? Może dla ciebie. Pójdziesz sobie, a ja tu zostanę. I oni też. Piękne podziękowanie. Prawdę mówią, że powinniśmy się od starszych ludów uczyć manier. A czego oczekiwałeś? Zapłaty? Że padnę ci w ramiona albo od razu rozłożę przed tobą nogi? Idź już, Badgern. I zapamiętaj, nie chcemy twojej litości. Z tym, że idzie po wodę do studni, to faktycznie ściema, bo idzie ona zawsze w to miejsce i w sumie nic tam nie robi, po prostu sobie stoi. Ale faktycznie jest tą wodą kłamała. Tfu, elfy. Niebieskie pasy, tylko czekałem na błąd takich jak ona. Powiedziałeś, co myślisz. I dobrze, tak trzeba. Piwo dla tego dzielnego człowieka. I chociaż następna misja znajduje się dosłownie w takim miejscu, że chyba debil by tylko się na nią nie natknął, no to ja właśnie należę do grona tych debili. Mam 1500 godzin w tej grze, nagrałem 100 filmów, 300 shortsów i 300 TikToków i pierwszy raz widzę taką interakcję w grze. Zobaczysz, co ci zrobię, suko. Odpowiedź na pytanie dlaczego jest banalna, ponieważ misja aktywuje nam się wyłącznie na samym początku, kiedy przybywamy do Nowigradu i bardzo szybko znika z mapy. Tylko i wyłącznie na zapisie, w którym odwiedzam Nowigrad po raz pierwszy, misja była dostępna. Na każdym innym zapisie miejsce to po prostu było puste. Misja nazywa się Kurtyzana w obałach. Zobaczysz, co ci zrobię, suko. Potnę ci gębę tak, że ślepy na ciebie nie poleci. Żebym ja ci czegoś nie ucięła. Zamknij się, kurwo. Możemy oczywiście zignorować to całe przedstawienie i pójść swoją drogą, ale możemy też dołączyć do tej całej rozmowy, co na potrzeby odcinka zrobiłem. Co tu się dzieje?
Gówno, wyroś się! Ona nie ma ochoty z tobą rozmawiać. Poradzę sobie. Milcz! I tak samo jak w dosłownie każdej misji dzisiaj, po bardzo krótkiej rozmowie staniemy przed czterema opcjami dialogowymi. Opcja pierwsza. Spływaj stąd. Kto ci się pozwolił wtrącać? Hmm? Wszystko w porządku? Ta przebieranka to chyba nie był dobry pomysł. Widzisz? Wybiłeś go z roli. Ja już sobie pójdę. No chyba. What the fu- Opcja druga. Odejdź stąd, bo cię zabiję. A po co od razu te nerwy? Kto ci się pozwolił wtrącać? Hmm? Wszystko w porządku? Ta przebieranka to chyba nie był dobry pomysł. Opcja trzecia. Mogę się go pozbyć. Nie rozumiem. To jest część scenariusza? Jakiego scenariusza? Nie psuj nam zabawy, dobra? Nie, no zupełnie wybił mnie z klimatu. W takim razie nie przeszkadzam, ale znajdźcie sobie jakieś ustronne miejsce. I czwarta opcja dialogowa. Widzę, że poradzicie sobie beze mnie. Spierdalaj stąd białowłosy. Nikogo nie obchodzi, co ty sobie myślisz. A ty zabieraj dupę! Idziemy! Osobiście myślałem, że tutaj robiony jest, wiecie, jakiś roleplay, coś takiego, kurtyzona, wiecie, ale tak w sumie kto robi scenariusz do czegoś takiego, więc prędzej są to po prostu aktorzy, którzy nie za bardzo mieli akurat gdzie ćwiczyć, więc byliśmy po prostu świadkami właśnie ich próby. A ostatnia misja, którą wam dzisiaj pokażę, nazywa się Karmiczna Sprawiedliwość. Pojawia się ona tutaj i od patcha 4.0 pojawia się tylko i wyłącznie od godziny 22 do godziny 1 w nocy. Także mamy tylko 3 godziny na to, by natknąć się na tą misję, co chyba nie muszę mówić, nie jest takie łatwe. A o co w niej chodzi? Przekonajcie się sami. Czas założyć pelerynę bohatera i kaptur i po raz kolejny uratować uciśnione dusze. Zdechniesz za to, coś uczynił. Ja nic nie zrobiłem, panie! Błagam, pomóżcie mi! Precz! Nie wtrącaj się! Błagam! Mam żonę, dzieci, litości! Za późno, trucicielu! Zdechniesz! Co tu się dzieje? Ten dłan sprzedawał fistech młodym elfom! Brudny towar, od którego co drugi umarł! Ugarstwo! Chcą mnie zabić i okraść! Pomóż mi, błagam! Sprzedawałeś truciznę. Szkoda, że nie widziałeś 17-letniego chłopca, który umierał w spazmach. Błagam. Wszystkie elfy nienawidzą ludzi i chcą się na nich mścić. A co? To moja wina, że wasza cywilizacja się rozpadła? Zamknij się, trucicielu. I po krótkiej rozmowie, jak zwykle, staniemy przed wyborem. Możemy mu pomóc, możemy go olać i możemy go też przeszukać. Zaczniemy od opcji trzeciej. Chcę sprawdzić, czy ten człowiek faktycznie ma przy sobie fistech. Sprawdziliśmy już nawet, co ma w butach. Nic! Ten łajdak zdążył sprzedać cały towar, ale to nie znaczy, że jest niewinny. No, generalnie nie dało nam to dużo w sprawie. Tak naprawdę gra daje nam tak mało dowodów i wskazówek, że ciężko jest tutaj podjąć realną decyzję i wywnioskować, czy ten człowiek rzeczywiście jest handlarzem narkotyków. Na tyle ciężko, że ja osobiście po prostu bym się w to nie wtrącał, ale zaczniemy sobie od opcji pierwszej. Nie widzę żadnego dowodu, że ten człowiek handlował skażonym fistechem. Nie pozwolę wam go zabić. W takim razie sam zginiesz. Miałeś pecha, Vatgern, że stanąłeś nam na drodze. Po wybraniu opcji pierwszej elfy nas zaatakują, a kiedy je pokonamy, zamienić będziemy mogli z człowiekiem jeszcze dwa słowa. Dziękuję, Wiedźminie. Cholerne elfy szukały pretekstu, żeby mnie obrabować. Proszę, przyjmij to jako podziękowanie. Z kolei, jeżeli wybierzemy drugą opcję dialogową, rozmowa przebiegnie tak. Samo sprzedawanie fistechu jest łajdactwem, a sprzedawanie skażonego fistechu to skurwysyństwo, za które musisz ponieść karę. Nie! Nie pozwól im mnie zamordować! Dzięki, Vatgern, że pozwoliłeś nam zrobić to, co słuszne. Wafail.
i człowiek ostatecznie zginie. Albo i nie zginie. Skurczybyk udaje. Uśmiecha się jak ten gościu z Sigmy. Bekę można. Mam nadzieję, że podobał Ci się dzisiejszy odcinek. Jeżeli tak, to zostaw subskrypcję na kanale i wpadnij na najlepszy wiedźmiński serwer Discord w Polsce. Link masz oczywiście w opisie. Możesz też mnie wesprzeć i sprawdzić najnowsze gry na eneba.com. A kto wie, może któraś Ci się spodoba. Ja jestem Czechu. A to był odcinek z ukrytymi misjami. Mój odcinek. Z mojej serii. Z ukrytymi misjami. Widzimy się za kilka dni. Do zobaczenia. A jakby odcinek dzisiaj był jakiś dziwny było flow, to jestem mega giga chory. Pozdrawiam. Wiesz, co mnie najbardziej w Nowigradzie denerwuje? Proporcje, kurwa. Schody za wysokie, krzesła za wąskie, kufle za małe, baby za duże. A jak idziesz ulicą, ciągle masz przed oczami czyjąś dupę. To akurat nie zawsze jest takie złe.